Serdecznie witam. Spotykamy się w gospodarstwie pana Marcina Wieniaszewskiego i mamy tutaj problem chwastów jednoliściennych w zbożach. Jak sobie z nim poradzić i jakiego rodzaju jest to zagrożenie? Jesteśmy na moim gospodarstwie, które prowadzę w miejscowości Krzyżowice pod Brzegiem. Gospodarstwo ma powierzchnię 135 hektarów. To jest to pole, na którym tutaj monitoring w tym roku nie zadziałał i żeby zwłaszcza zwrócić uwagę na miejsca podmokłe, gdzieś jak mamy dłuższe pola, żeby obierzeć je dookoła, a nie tylko z jednej strony obserwować. I już widzimy na kilku moich działkach problem właśnie wyczyńca i innych jednoliściennych, który się pojawia. No i już to jest dla mnie sygnał, że powinienem mocno się tutaj zająć zwalczaniem tego, bo jak widzę, rozciągam sobie po prostu te chwasty maszynami na coraz większy areał. Widzimy, że w polu jest przede wszystkim wyczyniec, ale proszę zobaczyć, co tutaj na nas jeszcze czeka. I tak. Każda orka, kolejna uprawa, to jest ryzyko wprowadzania chwastów na polu. Czyli wykaszanie to pewne rozwiązanie i oczywiście zmianowanie herbicydowe. Możemy tutaj, przechodząc kukurydzą, w moim wypadku soją, stosować inne substancje i dobijać po prostu te chwasty. Wyczyniec polny, który znajduje się na polach pana Marcina Wieniaszewskiego, jest to, można powiedzieć, taki początkowy etap. Widzimy, że wyczyniec znajduje się na częściach pól, gdzie jest po prostu największe uwilgotnienie gleby i stamtąd on jest roznoszony na pozostałe części pola poprzez uprawę i to jest tylko kwestia dwóch, trzech, czterech sezonów, żeby po prostu całe pola były już bardzo mocno zachwaszczone wyczyńcem. Na takim początkowym etapie ekspansji wyczyńca działanie Avoxy Pak jako kompletnego rozwiązania jest na dzisiaj jeszcze skuteczne. Ale musimy pamiętać o tym, że nie ma tak zwanej stuprocentowej skuteczności, czyli w kolejnych latach po prostu tego wyczyńca będzie coraz więcej, a w związku z tym należy pamiętać, że mamy pola z wyczyńcem, na których jest już sytuacja dramatyczna. Polega to na tym, że po prostu wyczyńca jest tak dużo, że on zagłusza całkowicie pszenicę i pszenica po prostu nie ma szans. Czyli jest tak duże nasilenie występowania wyczyńca, że pszenica nie ma możliwości konkurować z wyczyńcem. Pszenica po prostu ginie i wtedy rolnik nie uzyskuje plonu. Na plantacjach, na których wyczyniec już jest w kompensacji, czyli jest go bardzo dużo, i na plantacjach, na których już występuje zjawisko odporności, rozwiązanie Avoxa Pak jest niewystarczające. I w ogóle rozwiązania jako jednorazowy zabieg z góry po prostu są skazane na niepowodzenie, gdyż jest tak duża ekspansja, te są ciągłe nowe wschody. Praktycznie rzecz biorąc, wyczyniec potrafi wschodzić, rozwijać się przez cały sezon jesienno-zimowy, wiosenny. I w takiej sytuacji skuteczność, nawet jeżeli jest na 99%, to ten 1% potrafi być już kilkadziesiąt sztuk i one stanowią bardzo poważne zagrożenie dla naszego plonu. W sytuacjach, gdzie mamy już kompensację wyczyńca, gdzie występuje już zjawisko odporności wyczyńca na sulfonylomoczniki lub na inne wyspecjalizowane graminicydy, to musimy pamiętać o tym, że samo stosowanie środków ochrony roślin jest niewystarczające. Musi być oczywiście zaplanowana strategia, już specjalna, ale oprócz tego trzeba podjąć jeszcze inne działania związane z agrotechniką, czyli musimy tutaj zastosować już typową uprawę orkową. Poza tym należy opóźniać termin siewu pszenicy i również zwiększać obsadę. Czyli staramy się stworzyć taką sytuację, żeby pszenica była tą rośliną ekspansywną i żeby nasza roślina uprawna zdominowała, miała większe szanse na przechwycenie kontroli nad polem. I w takim układzie stosowanie środków ochrony roślin jest bardziej skuteczne. Z perspektywy stosowania środków ochrony roślin należy pamiętać o tym, że musi być zabieg jesienny. Tu są oczywiście różne warianty możliwe, ale z perspektywy takiego mocnego rozwiązania, które ma rzeczywiście w bardzo dużym stopniu ograniczyć populację wyczyńca, to jest to zabieg jesienny oparty na bokserze i flufenacecie, czyli boksera trzeba dać w okolicach tam 2-2,5 litra na hektar, a flufenacet to jest tutaj dawka w okolicach od 120, a nawet do 240 gram, czyli tu musi być wysoka dawka flufenacetu z tego względu, gdyż im wyższą dawkę damy, tym po prostu jest zdecydowanie mocniejsze ograniczenie populacji wyczyńca. I oczywiście rola w tym momencie Avoxy Solo jest już zupełnie inna, bo ona tak naprawdę na wiosnę ma dobić te wszystkie osobniki, które przetrwały pierwszy zabieg herbicydowy jesienny i w związku z tym stosowanie Avoxy Solo już tutaj, nie jako Avoxy Pak,
czyli stosowanie Avoxy Solo już w dawce 1,8 litra na hektar, czyli trzeba po prostu rozpakować pak i Solo Avoxy zastosować w dawce 1,8 litra na hektar i to dopiero daje nam gwarancję, że jesteśmy w stanie zapanować nad wyczyńcem w naszej uprawie pszenicy ozimej i to nam też daje gwarancję, czy największą możliwość tak naprawdę, żeby tą populację wyczyńca występującą w formie nasion oczywiście, czyli ten bank nasion, ten magazyn nasion znajdujący się w glebie, żeby go w radykalny sposób ograniczyć, żeby mu nie pozwalać się namnażać. To ma być taka swego rodzaju zapora na wyczyńca, żeby on nie zakwitł, nie wydał kolejnego pokolenia, a z drugiej strony, żeby rolnik mógł osiągnąć najwyższy plon. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania? I co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla was. Wreszcie pada. Wjeżdżamy i załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.